Anna Wędzikowska, 37 l. zaliczyła wielką wpadkę. Po tym, jak w swoich social, mediach opublikowała zdjęcie prosto z cmentarza, wylała się na nią fala krytyki. Anna Wędzikowska chętnie dzieli się ze swoimi obserwatorami zdjęciami z podróży i życia codziennego. Ostatnio dziennikarka wypoczywała w gorącej Hiszpanii, gdzie przyznała, że wakacje z dziećmi nie są tak kolorowe. Jak wygląda to w mediach społecznościowych? Reklama teraz z okazji rocznicy Powstania Warszawskiego Wandzikowska opublikowała na swoim Instagramie fotkę z cmentarza na Powązkach, na którym pozuje z córkami. Post opatrzony został długim wpisem. Dziennikarka zaznaczyła, że chce, aby jej córki pamiętały o najważniejszym wydarzeniu w dziejach stolicy i w przyszłości oddawały w ten sam sposób hołd i pamięć bohaterom. Fanom nie spodobał się, jednak ten sposób nauki patriotyzmu, czego dowodem były krytyczne komentarze pod fotografią gwiazdy. Oczywiście piękna lekcja, jeśli zabiera pani dzieci od małego w tak ważne miejsca i przekazuje historię, ale nie trzeba tego pokazywać na Instagramie, nie trzeba robić sobie, selfie, bo to akurat niczego wartościowego ich nie nauczy. Nigdy nie, zrozumiem. Jak można robić zdjęcia na cmentarzu? Straszne czasy nastały, pisali rozgoryczeni. Internauci. Komentarze bardzo rozzłościły dziennikarkę, która nie pozostała dłużna na ataki. Moja córeczka zapytała mnie dzisiaj w rozmowie, mamo, a co to jest norma? I próbowałam jej wytłumaczyć, że dla każdego normalne jest coś zupełnie innego. Podobnie jest z tym, co wartościowe. To pojęcie względne. Więc. Z całym szacunkiem, ale proszę mnie nie uczyć, które z rzeczy, które pokazuje dzieciom są wartościowe, a które nie. Bo skąd to pani niby wie? odpowiedziała na zarzuty gwiazda. Ania zaliczyła poważną wpadkę. Może następnym razem zastanowi się, czy warto publikować takie zdjęcia. Na pewno istnieje inny sposób, by uczyć dzieci patriotyzmu i historii. Co sądzicie o tej sytuacji? Zobacz więcej materiałów wideo.